Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych Terra we wtorek poinformowało o przebiegu protestu przeciwko firmie Kronospan, który miał miejsce w niedzielę w Mielcu. W proteście tym uczestniczyła również szczecinecka delegacja Terry. Dzień dobry Państwu, witam serdecznie na briefingu Stowarzyszenia Inicjatyw Społecznych Terra. Szanowni Państwo, zaledwie dwa dni temu, bo 25 marca odbył się w Mielcu protest mieszkańców przeciwko działalności firmie Kronospan. Byliśmy na tym proteście jako przedstawiciele stowarzyszenia, ale myślę również i tych mieszkańców, którzy walczą o czyste powietrze w naszym mieście, którzy domagają się tego właśnie w swoich wypowiedziach i działaniu. Była niesamowita atmosfera. Byliśmy naprawdę bardzo mile zaskoczeni, że na protest przyszło ponad 15 tysięcy mieszkańców. Morze ludzi, niesamowite hasła, niesamowite wypowiedzi, ale co najważniejsze w tym wszystkim, to problem taki sam, jaki występuje u nas w Szczecinku. W rozmowie z mieszkańcami przewijały się te same tematy, te same uwagi, te same spostrzeżenia. To, z czym mamy do czynienia w naszym mieście. Doszliśmy do jednego wniosku, że jeżeli się zjednoczymy, jeżeli połączymy nasze siły, a tak się też właśnie stało, doprowadzimy do takiej sytuacji, myślę, normalnej, że zaczniemy oddychać czystym powietrzem, nie tylko w Szczecinku, ale również w Mielcu i tych miastach, gdzie działa firma Kronospan. Proszę Państwa, niesamowite emocje, energia i to właśnie zdominowało cały protest, ale jednocześnie żądania mieszkańców, które były bardzo głośno wykrzykiwane pod bramą firmy. Proszę Państwa, co nas uderzyło? Poparcie władz przede wszystkim. Ten protest tam naprawdę był tak szeroko nagłośniony, że dlatego też może przyszło tyle ludzi, bo nie wiem, czy Państwo wiedzą, tam było 15 tysięcy ludzi. I na każdym praktycznie słupie, banerze były informacje, że ten protest jest, dlaczego, jak to się odbędzie, nie? Oni mają poparcie władz, proszę Państwa. Ale najśmieszniejsze jest to, ja im to mówiłem, że to oni decydują o tym, co się dzieje. Na urzędników i na polityków nikt nie ma wpływu poza mieszkańcami. Jeżeli wyszło 15 tysięcy ludzi i krzyczało jednym głosem, każdy to musiał usłyszeć, proszę Państwa. I to nam się bardzo podobało. U nas takiego poparcia władz nie ma. No, Kronospan ma w ratuszu swojego rzecznika, który chwilowo pełni funkcję burmistrza. No i mamy to, co mamy. Zakład jest wybielony, jest pięknie, jest ładnie. Powietrze jest śmierdzące, ale zdrowe i takie inne teksty. Proszę Państwa, nasze dalsze działania będą się kierować, bo już żeśmy to z Mielcem ustalili. Zresztą nie wiem, czy Państwo wiedzą, 21 kwietnia w Żarach będzie się odbywał podobny protest. Tam też ludzie mają dość. Jesteśmy w kontakcie z Żarami, ze Strzelcami, z Mielcem cały czas. W Ufie w Rosji są takie problemy, w Sebec w Rumunii, w Cirku w Wielkiej Brytanii. Także wszędzie ten problem się powiela. Gdzie jest ten zakład? Są te same problemy. Zakład oszczędza na naszym zdrowiu, no ale no czekamy, co jeszcze będzie z tym UTBS-em. Jeżeli chodzi o dalsze działania, spotkamy się w Ministerstwie Środowiska z ministrem, akurat to Mielec organizuje, ale mam nadzieję, że tutaj bardzo liczymy na pomoc naszej pani wiceminister Małgorzaty Golińskiej, także zobaczymy. Dalsze działania, chodzi tylko nam głównie w tej chwili o to, żeby nie wykorzystywać luk prawnych i nie spalać pyłu ze szlifowania płyt jako biomasy. To jest główny problem. Nie wiem, pan burmistrz tu się zasłania jakimiś przepisami, dyrektywami, opiniami instytutów, nie? Ale no może pan burmistrz w tych taksowicie opłacanych programach samorządowych wyjaśni mi i mieszkańcom, jaki proces technologiczny zachodzi w zwykłej płycie, która po zeszlifowaniu zamienia się w biomasę. Jeżeli pan burmistrz mi to wytłumaczy, bo mi, przepraszam, ale nie staje inteligencji. Być może pan burmistrz to wytłumaczy, ja tego nie wiem. Drodzy Państwo, Szczecinek, Mielec. To są dwa różne miasta, ta sama firma, te same problemy. Cieszy to, że społeczeństwo ma coraz większą świadomość tego, jak ważne jest to, jakim powietrzem oddychamy. Drodzy Państwo, pewnie już niektórzy nie pamiętają, a niektórzy może nawet nie chcą pamiętać o tym, że 8 lat temu burmistrz Szczecinka podpisał z firmą Kronospan porozumienie. Było to tak zwane porozumienie dżentelmeńskie. Jacy dżentelmeni podpisywali, takie i to porozumienie było. To porozumienie zobligowało Kronospan do tego, aby
do 31 maja 2011 roku zaprzestać uciążliwości, jakie są wynikiem działalności firmy. Jak wiemy, mamy już rok 2018, a jak zawieje od firmy Kronospan wiatr, jak są te problemy, jak były, tak są. Drodzy Państwo, my wtedy rok po tym porozumieniu wydrukowaliśmy tekst tego porozumienia na rolkach papieru toaletowego. To są, można powiedzieć, już historyczne rolki, gdzie jest tekst tego porozumienia, ale to pokazywało tylko to, że to porozumienie tylko do tego się nadawało. Chciałbym jeszcze powiedzieć o tym... Po latach się to sprawdza. Chciałbym powiedzieć, że w międzyczasie powstawały ekologiczne inwestycje typu generator gorącego powietrza, który miał przynieść już rozwiązanie tego problemu. W tej chwili się mówi o UTWS-ie. UTWS, drodzy Państwo, mamy bardzo duże wątpliwości, czy on rozwiąże ten problem zanieczyszczenia środowiska powietrza w Szczecinku. Drodzy Państwo, jedno wiemy na pewno, dzięki UTWS-owi będzie firma mogła więcej produkować i firma będzie mogła więcej spalać pyłów z klejem w piecach na biomasę. Drodzy Państwo, tak nie może funkcjonować żadna firma w XXI wieku. Ja mam pytanie, czy wzorem Mielca chcielibyście taką manifestację czy podobną w Szczecinku zorganizować? Jeżeli mieszkańcy będą chcieli taką manifestację zorganizować, to zapewne będzie miała miejsce. A jeszcze tylko dodam, że przepraszam, dzisiaj nie jesteśmy sami jako mieszkańcy Szczecinka. Dzisiaj połączyliśmy siły z innymi miastami i jeżeli będziemy w Warszawie, jeżeli będziemy w Ministerstwie Środowiska, to będziemy monitorować wspólnie jako wszystkie miasta z terenu Polski. Połączyliśmy siłę i sądzimy, że to przyniesie efekty. Ja może tylko dodam, że jesteśmy już po rozmowach i są już przygotowane mniej więcej terminy spotkania w Ministerstwie Środowiska. Dziękujemy bardzo.